Cześć, na kanale Inspirujące Historie. Porozmawiamy dzisiaj o najbardziej skromnym, oszczędnym i spektakularnym miliarderze, jaki istnieje, czyli Warrenie Buffecie. Nazywany jest wyrocznią z Omaha albo mędrcem z Omaha. W 2023 roku jego majątek wyceniany był na 109 miliardów dolarów. Jest on znany z wierności takim fundamentalnym, podstawowym zasadom inwestowania, value investing, czyli inwestowanie w wartość, które nie polega na spekulowaniu. Jeździ starym Cadillaciem DTS, mieszka w domu, który kupił w 1958 roku, bo uważa, że jest to dobry dom, do którego już się przyzwyczaił. Warren Buffett, choć ma 92 lata, dzisiaj jada w McDonaldzie i pije Coca-Colę. Był najbogatszym człowiekiem świata według Forbesa w 2008 roku, a dzisiaj jest najczęściej w pierwszej piątce. Poznajmy trochę jego historii, historię tego niezwykle skromnego i spektakularnego człowieka. Zobaczmy, czego możemy się z jego początków nauczyć i zaczynajmy. Punkt pierwszy. Warren Buffett urodził się w 1930 roku w Omaha w Nebrasce, jako drugi syn z trójdzietnej rodziny, jest synem Leili i Howarda Buffettów. Jego ojciec został kongresmenem i w pewnym momencie przeprowadzili się do Waszyngtonu. Buffett okazywał zainteresowanie biznesem od młodych lat. Podobno gdy miał 7 lat, jedną z pierwszych książek, które przeczytał, była książka zatytułowana Tysiąc sposobów, jak zarobić 1000 dolarów. Ta książka go bardzo zainspirowała i jako dziecko próbował różnych przedsięwzięć. Sprzedawał gumy do żucia, sprzedawał Coca-Colę czy roznosił gazety. Pracował też w sklepie spożywczym swojego dziadka i sam też próbował sił w różnych biznesach sprzedażowych. Sprzedawał piłki golfowe, znaczki czy jakieś tam dodatki do samochodów i inne rzeczy. Gdy w 1944 roku dostał zwrot podatku w wysokości 35 dolarów, kupił maszynę typu pinball, którą umieścił później u lokalnego fryzjera. Po kilku miesiącach miał już kilka takich maszyn w trzech lokalizacjach. Później sprzedał ten biznes weteranowi wojennemu za 1200 dolarów. Inwestowaniem prawdopodobnie zainteresował go ojciec, który oprócz tego, że miał dużą bibliotekę, w której Warren bardzo dużo przesiadywał, to gdy Warren miał 10 lat, zabrał go nawet na nowojorską giełdę, by mu ją pokazać. Punkt drugi. Buffett został odrzucony przez Harvard. Ukończył licencjat MBA na Uniwersytecie w Nebrasce, zdobył później magistra z ekonomii. Jego zasadę inwestowania można przedstawić jego własnymi słowami. Buffett mówi: podstawowym pomysłem na inwestowanie jest patrzenie na akcje jak na biznesy i używanie fluktuacji rynkowych do swoich zysków, poruszając się w granicach bezpieczeństwa. Tego nauczył mnie Ben Graham. Nawet za 100 lat to będą główne zasady inwestowania. Ben Graham to była jego główna inspiracja i szkoła Buffetta w inwestowaniu. Nauczył się, jak wyceniać wartość firmy i jej akcji, a później szukał firm niedoszacowanych, co robi do dzisiaj. Posługuje się tylko podejściem właśnie fundamentalnym. Punkt trzeci. Dorastający Warren był nieśmiałym i cichym chłopakiem, który spędził większość swojego dzieciństwa sam, czytając książki z biblioteki swojego ojca. To w tej bibliotece rozwinął swoją pasję do biznesu i inwestowania. Był oszczędny i bardzo rozsądny. Dzięki dziadkowi prowadzącemu sklep sam uczył się handlu, dostarczał gazety, Coca-Colę, sprzedawał piłeczki golfowe i wiele innych rzeczy. W bibliotece ojca rozwijał i poszerzał swoją wiedzę. Już w wieku 11 lat chciał ją wykorzystać i kupił swoje pierwsze akcje w firmie naftowej i gazowej. Kupił je wtedy za 38 dolarów, ale wkrótce po zakupie ich wartość spadła do 27. Odczuwał wtedy ogromny niepokój, ale pomimo tego niepokoju, który czuł mocno, przeczekał to do momentu, gdy cena wzrosła do 40 dolarów i wtedy sprzedał akcje. Zauważył też, że te akcje wzrosły później do ponad 200 dolarów.
Dziś Warren Buffett mówi, że 75 lat później nadal nie ma pojęcia, co zrobi rynek następnego dnia. I jak mówi, to nie jest moja gra. Moja gra polega na tym, żeby zdecydować, czy jestem właścicielem właściwej firmy i czy stoję po dobrej stronie gospodarki. W wieku 15 lat za zgromadzone pieniądze ze sprzedaży biznesu fliperów i innych przedsięwzięć Warren Buffett kupił 40-akrową działkę w Nebrasce. To właśnie wtedy stało się dla jego otoczenia jasne, że ten chłopiec jest czymś wielkim. W wieku 15 lat kupił małą działkę, 40-akrową działkę w Nebrasce. Punkt czwarty. Po ukończeniu szkoły średniej Buffett był chętny do rozpoczęcia przygody jako makler giełdowy, jednak ojciec zmusił go do pójścia na studia. To tam poznał swojego późniejszego mentora Benjamina Grahama, specjalistę od inwestowania i szybko stał się jego najlepszym studentem. Graham wydał wtedy książkę Inteligentny inwestor, która była przewodnikiem krok po kroku, jak inwestować skutecznie i skrupulatnie bez spekulacji, kupując akcje, które były niedoceniane. Punkt piąty. Pomimo bogactwa wiedzy w zakresie zarządzania biznesem, Warren nauczył się też, jak oceniać wartość spółki i w wieku 21 lat trafił na inny problem. Nadal był introwertycznym chłopakiem, który nie potrafił się zaprezentować. Był przerażony rozmowami z nowymi ludźmi, a czasem nawet wymiotował z tej nerwowości. Mimo to zdobył się na odwagę i zapisał na kurs wystąpień publicznych. Ten ruch będzie uważał później za jedną z najlepszych swoich inwestycji, jaką kiedykolwiek dokonał. Podobno w biurze Buffetta jedyny dyplom, jaki wisi na ścianie, to właśnie dyplom z ukończenia tego kursu wystąpień publicznych. Buffett mówi do dziś, inwestowanie w siebie jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Im więcej się uczysz, tym więcej zarabiasz. Punkt szósty. W wieku 25 lat Buffett powrócił do Omaha i rozpoczął własną spółkę Buffett Associates Limited. Pomimo nieposiadania wystarczającej ilości pieniędzy na wynajęcie powierzchni biurowej i zatrudnienie ludzi, Warren zdecydował się skorzystać z jednej z sypialni w swoim domu i stamtąd prowadzić biznes. Zaproponował swoim przyjaciołom i rodzinie, żeby w niego zainwestowali i w sumie zgromadził 105 tysięcy dolarów. Zaczął inwestować w niedowartościowane akcje, kupując je tak tanio, że nawet ich wartość likwidacyjna była większa. Ta taktyka nazwana została później niedopalonym cygarem, coś w stylu zbierania niedopałków z cygar, z których można jeszcze zebrać tytoń i za darmo jeszcze ten tytoń wypalić. W przeciągu następnych 6 lat, pracując ze swojej sypialni, ze swojego domu, wartość jego spółki wzrosła ze 105 tysięcy dolarów do 7,2 miliona. Jego portfel zaczął rosnąć podobnie jak liczba osób, które chciały już z nim współpracować. Przez ponad 5 lat prowadził swoją działalność sam, pisząc wszystkie czeki, składając zeznania podatkowe i przyjmując zamówienia na akcje od klientów i potencjalnych klientów. Był młody, więc niewielu ludzi mu ufało, ale tym, którzy się odważyli w latach 1956-69, przyniósł 29,5% średniego rocznego zwrotu. Reszta to już historia. Historia inwestowania i historia Buffetta. Tutaj chcieliśmy powiedzieć tylko o początkach, inspirujących jego początkach. Dziś Buffett jest jednym z najbogatszych 5 osób na świecie. Zdecydował się oddać 99% swojego majątku na cele charytatywne, współpracuje z fundacją Billa Gatesa, mieszka w domu, który kupił w 1958 roku, jeździ Cadillaciem za 50 tysięcy, je McDonalda i pije Coca-Colę. Fantastyczna, spektakularna, skromna, z ogromną klasą osobowość Warrena Buffetta nas bardzo inspiruje. To wszystko w tym krótkim materiale. Do zobaczenia w innych. Zobaczcie też historię powstania Jeffa Bezosa. Cześć, hej!